Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych, a dzisiaj tym gościem jest Michał Wrzosek, rzecznik prasowy Budimexu, budującego naszą zachodnią obwodnicę. Witam pana serdecznie, panie rzeczniku. Dzień dobry. Był pan przed chwilą na budowie. Co tam słychać na budowie? Jak sytuacja? Praca wre, praca wre, prace ziemne trwają. Trwa budowa węzłów, węzeł Żeromskiego, węzeł Reja. Trwają prace ziemne. Są miejsca budowy, gdzie trwają jeszcze prace ziemne, przygotowanie wykopu, ale są już miejsca, gdzie są już położone pierwsze elementy z kilku warstw, z których składa się taka droga ekspresowa. I nawet można powiedzieć, są tak dobre, że można nawet po nich jeździć już samochodem. Mhm. Także prace są bardzo zaawansowane. Mhm. Panie rzeczniku, czy nasza 6-kilometrowa obwodnica jest jakoś wyjątkowa na tle innych obwodnic, których teraz się sporo buduje? Buduje się sporo drugi ekspresowych i te wszystkie S-trójki, ósemki i tak dalej. Czym się wyróżnia obwodnica Wałbrzycha? Jest szczególnie trudna czy łatwa? Jak to wygląda z pana doświadczenia? Powiedzmy może to w dwóch aspektach. Z punktu widzenia najpierw kierowcy, a potem z punktu widzenia inżynieryjnego, budowlanego. Z punktu widzenia kierowcy to będzie prawdopodobnie jedna z najbardziej malowniczych obwodnic w Polsce. Bardzo ładnym tak, widokiem, to my to wiemy. Położona na wzniesieniu, przez taki teren górzysty, pagórkowaty, w wielu miejscach właśnie na estakadach. Także będzie to naprawdę piękne pod względem widoki. Widokowym. Będzie to naprawdę piękna obwodnica. To od strony dla kierowców. Będzie również wygodna. Będzie składała się z dwóch pasów ruchu, będzie oświetlona, będzie z nowym systemem kanalizacji, no, z nowymi mediami. Także wszystko będzie to według bardzo sztuki, nowoczesna, będzie to bardzo nowoczesny obiekt drogowy. Jeżeli chodzi o stronę budowlanej, nie ma w tym projekcie, powiedział, jakichś ogromnych wyzwań inżynieryjnych. Natomiast jest pewna specyfika, która występuje tutaj, a nie występuje często na innych budowach, to jest mianowicie obszar. Na tym terenie, na którym powstaje obwodnica, jest zlokalizowanych pod ziemią bardzo wiele niespodzianek, których nie ma na projektach. A, to już takie co, media, zaskoczenie. Czyli kanalizacje, gazociągi, wodociągi, których nie ma na projektach. Bardzo dużo elementów historycznych, stare sztolnie, stare elementy torowisk tramwajowych. Nawet są miejsca, gdzie na ulicy na przykład Chrobrego pod skrzyżowaniem jest kilka innych starych skrzyżowań, które pochodzą sprzed 100 lat, 150, dopiero. 200 lat. Także jest bardzo dużo historii, można powiedzieć, pod ziemią i to wpływa na budowę, dlatego że każdy taki element, który jest odkrywany i no nie ma go właśnie, na projekcie... No właśnie, czuwa archeolog też pewnie z Biura Ochrony Zabytków. Tak jest. Trzeba to zinwentaryzować, trzeba ustalić co dalej, trzeba przygotować technologię do tego, żeby ewentualnie ten materiał w jakiś sposób zebrać i przełożyć w inne miejsce. Także to wpływa na tempo budowy. I też, co może jest trochę jakby ciekawostką dla mieszkańców Wałbrzycha, bardzo dużo tych elementów jest zlokalizowanych właśnie szczególnie w tym miejscu, gdzie jest miasto, czyli w ulicach Chrobrego, czy w okolicach ulicy Długiej. Tam są te miejsca właśnie... Tak, bo ta obwodnica tak za bardzo od miasta nie odbiega, to trzeba przyznać. Tak. No, właściwie cała jest w obrębie miasta. Także, ale jednocześnie te widoki mamy zapewnione. A proszę powiedzieć właśnie, jak budowlańcy spotykają te niespodzianki, o których pan wspomniał. Co się wtedy dzieje? Czy to jakoś bardzo opóźnia budowę? Czy państwo macie takie swoje procedury na takie właśnie ewentualności i jedna grupa się zajmuje niespodzianką, a druga dalej robi swoje prace? Jak to wygląda w tej chwili? Budimex ma duże doświadczenie w pracach drogowych. Prowadzi 300 budów w całej Polsce i budownictwo drogowe to nas bardzo cieszy. Jest taką mocną stroną. Także procedury i sposób poradzenia sobie z takimi sytuacjami jest wypracowany. W tym miejscu, gdzie odkrywa się takie miejsce i nie można dalej tych prac prowadzić, natychmiast konsultujemy to z projektantem, z inżynierem kontraktu, z inwestorem, czyli z urzędem miasta. Co w takiej sytuacji mamy robić? Czekamy na dalsze decyzje. Ale to nie wstrzymuje pracy poza dokładnie tym miejscem. Także no, staramy się robić tak, że nawet jeżeli trafiamy te punkty, a trafiamy na dużo takich elementów, to żeby to jednak nie oddziaływało negatywnie na samą
budowę. Budowa jest w tej chwili zaawansowana w prawie 30%. Stoi jakby względem jakby upływu czasu. Ten harmonogram wygląda bardzo dobrze. Są nawet, bym powiedział, miejsca, gdzie jesteśmy już bardziej zaawansowani do przodu niż pokazuje czas. Ale w tych szczegółach, czyli w tych elementach, na których pani powiedziała, trochę właśnie tkwi problem i diabeł. Jeżeli my czekamy dłużej, zamiast kilka dni, kilka tygodni, nawet kilka miesięcy na uzgodnienia, co z takim elementem należy zrobić? Jak skonstruować obejście jakiegoś wodociągu, który znajdujemy? Czyli to już takie instytucje z zewnątrz. To wpływa na cały czas trwania budowy. Musimy pamiętać, że czas na budowie nie jest z gumy i ten czas utracony na to, że gdzieś czekamy na jakieś zgody, jego jest potem ciężko nadrobić. My oczywiście możemy przyspieszać, szczególnie jeżeli pogoda nam sprzyja, a warunki pogodowe raczej są w tym roku dosyć dobre, jeżeli chodzi o prowadzenie prac, ale po upływie na przykład miesiąca czy dwóch, kiedy czekamy na jakieś decyzje, ten czas już jest bardzo ciężko nadrobić. Panie rzeczniku, na naszej obwodnicy zachodniej będzie sporo takich obiektów inżynieryjnych, to będą takie nowe obiekty w Wałbrzychu. Co to będzie tak po kolei, jakby tak od wjazdu do Wałbrzycha wymieniać? Wiadukty, mosty, przeprawy, jak to będzie tak, wyglądało? Tak, będą to, po pierwsze będą dwa duże węzły, węzeł Reja i węzeł Żeromskiego. Węzeł to Reja, będą jakieś ronda, czy skrzyżowania? To będą skrzyżowania, będą wiadukty, będą zjazdy z tych wiaduktów. Węzeł Reja tu szczególnie istotny, bo będzie łączył centrum miasta z obwodnicą, czy tak, żeby można było zjechać na obwodnicę również z centrum miasta. Będą również fragmenty, gdzie będzie ruch prowadzony po estakadzie. Będą też przejścia dla pieszych, dodatkowe takie przejścia, mówię o przejściach bezkolizyjnych, czyli w ogóle przejściach biegnących nad drogą. Także nie, będzie to kawał infrastruktury drogowej. No oczywiście będą również wszystkie elementy, które niewidoczne są takim gołym okiem, czyli właśnie kanalizacje, wodociągi, wszystkie instalacje takie teletechniczne. Ale bardzo ważne, prawda? Tak, jasne. One zresztą, my tego nie widzimy jako użytkownicy drogi, ale ta infrastruktura jest pod drogą, ona pełni równie ważną funkcję, jak ta, którą mamy na powierzchni. Żeby woda chociażby była odprowadzona tak prawidłowo, jest, prawda? Tak jest. Kiedyś pamiętam, wie pan, o naszej obwodnicy, to my tutaj już gadamy sobie od 30 lat. Ona już kiedyś została zaczęta, ale potem różne weszły takie polityczne przepychanki i stanęła w miejscu, ale była kiedyś mowa o tunelu. To jest aktualne, czy nie będzie żadnego tunelu? Nie. Nie ma tutaj tunelu. Żadnego tunelu nie będzie. Czyli projekt po prostu natomiast jest ten fragment nowy, obwodnicy, której budowa się zaczęła kiedyś, o której pani mówi, to ten ślad jest wykorzystany. Część tej obecnej obwodnicy będzie biegła tym śladem. Zresztą w tym miejscu prace są też bardzo zaawansowane, właśnie dzięki temu, że już tam została kiedyś wykonana część prac. A jakbyśmy tak mieli o terminach porozmawiać, bo wspomniał pan, że budowa raczej nie ma jakichś wielkich opóźnień. Co możemy powiedzieć Wałbrzyszanom? Kiedy tam te pierwsze samochody przejadą po tej nowej drodze, naszej? Termin kontraktowy to jest 20 miesięcy od momentu podpisania kontraktu. Kontrakt był podpisany w kwietniu 2019 roku. I to już biegnie czas od tej od tak, tego momentu? Tak, biegnie od tego momentu i ten czas upływa z początkiem 2021 roku. Aczkolwiek te elementy, o których mówiłem, to, że natrafiamy na nieuwzględnione w projektach wodociągi, czy systemy gazociągów, czy stare sztolnie, czy jakieś stare elementy archeologiczne, one wpływają niestety na wydłużenie tego terminu. W związku z tym zobaczymy, jak to będzie. Staramy się nadganiać to, co możemy. Natomiast jeżeli przyjdzie taki moment, że stwierdzimy, że czekaliśmy na jakieś decyzje właśnie 2-3 miesiące i to nam tak wydłużyło pracę, wtedy oczywiście zwrócimy się też do inwestora o termin wydłużenia tego kontraktu. No i to pewnie w jakichś uzasadnionych przypadkach jest po prostu brane pod uwagę, no bo wiadomo, że różnie może być. Pogoda na razie sprzyja. Do jakiego momentu drogowcy mogą pracować? Jakie muszą być spełnione warunki? Czy nie wiem, jak spadnie śnieg, to już nie można? Czy na przykład jak jest mróz duży, mały, jak to wygląda? Śnieg sam sobie nie jest problemem. Większym takim elementem, który hamuje prace ziemne, czy potem układanie nawierzchni, to jest silny mróz. Taki mróz szczególnie, który utrzymuje się przez dłuższy czas. Na razie z tym nie mamy problemu.
problemu, to zjawisko nie występuje, także to w żaden sposób nie wstrzymuje. Natomiast my też kontraktując i przygotowując się do tej budowy, no zakładaliśmy, że będzie okres zimowy, kiedy normalnie prace nie trwają. Wiadomo, no trzeba to pod uwagę brać. I on gdzieś od, normalnie standardowo w kalendarzu tak występuje od grudnia do lutego, także takie założenie jest. Ale i to Budimex robi też na innych budowach. Jeżeli pogoda pozwala, ten okres zimowy nie przeszkadza, to Budimex prowadzi dalej pracę i to dzięki temu umożliwia to nadgonienie ewentualnie terminów lub nawet oddanie jakiejś inwestycji przed terminem. Czyli co? Marzyć o pięknej pogodzie, to na początku 2021 roku będziemy mieć obwodnicę i wtedy zapraszamy Pana ponownie, żeby Pan opowiedział, jak ta budowa przebiegała, a o budującej się i wyczekiwanej, wymarzonej obwodnicy, zachodniej obwodnicy Wałbrzycha opowiadał nam pan Michał Wrzosek, rzecznik prasowy Budimexu, który nam tę obwodnicę buduje i któremu bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.